ścieżki rowerowe, chodniki, proporcja, zobaczcie, fajna sytuacja. To jest nic, ale szczyt jest na ulicy Sienkiewicza przy noclegowni, pokażę wam. Tam jest maniana, słuchajcie, wypadków było dziesiątki. Nie wiem, kto tak wymyślił, po drugiej stronie ulicy jest miejsce, żeby zrobić ładną ścieżkę rowerową, a dla pieszych nie ma miejsca. Nie wiem, namalować krechę to jest łatwo, trzeba naprawdę pomyśleć o jakiejś budowie ścieżek rowerowych. Zresztą ta się już niedaleko kończy, tam w ogóle chodnika nie ma. Rozwalony cały, bezużyteczny, ale do tematu, jak to mówię, będę wracał na przykładzie innych takich neuralgicznych miejsc. No ludzie chodzą, pochodzą, no. Edukacja jaka jest, z obu stron. Ani rowerzyści nie przestrzegają przepisów, nieraz widziałem, pomykają na przejściach, po których nie mogą jeździć, tak samo no, i ludzie no, chodzą tam, gdzie im wygodniej, tak jak są nauczeni. Edukacja, okej, edukacja, ale niech trochę urzędnicy pomyślą. Są miejsca, w których można ścieżkę zbudować, gdzie w ogóle nie ma ruchu pieszego, w ogóle. Pokażę wam takie miejsca, a nie na siłę pcha się ścieżki tam, gdzie są miejsca dla pieszych. Chodniki dla pieszych, przejścia dla pieszych. Dzięki, Mirek Tafajko.